Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś opowiemy sobie o naszej kolejnej nowości, czyli kolejny dodatek do oleju napędowego. Także zaczynamy. Będziemy niedługo przekształcać nazwę naszej firmy na Agro DN. Możecie nawet nie zauważyć czasami zmiany tej nazwy, bo nic oprócz tego się nie zmienia. Mamy kolejną nowość, dodatek do oleju napędowego. Jak z naszych poprzednich filmów już znacie, oryginalny dodatek do oleju napędowego John Deere'owski. Tak, teraz wprowadzamy kolejny. Mamy dodatek do oleju napędowego. Bardzo znana marka na rynku skandynawskim. Tam jest to normą właśnie taki dodatek do paliwa na Skandynawii. Stosuje się go do oleju napędowego. Jest to całoroczny ogólnie dodatek, ale szczególnie polecany w okresie jesienno-zimowym. Dodatek ten jest opracowany z myślą o niskich temperaturach, typowych dla skandynawskich zim. Działa on do minus 39 stopni. No w Polsce nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiej temperatury. Przynajmniej na razie się nic na to nie zanosi. Taki dodatek zimą wspomaga głównie rozruch silnika. Jeśli zimą używacie swoich ciągników, a wiele osób dzwoni, pyta, bo ciężko odpala i tak dalej. Zimą jest problem, gdy tam się zrobi już jesienna pogoda, jest trochę na minusie. No to wtedy już zaczynają się telefony, albo mój ciągnik nie chce odpalić i tak dalej. Można spróbować na początek poratować się właśnie tym środkiem, czy po prostu to zadziała. Oczywiście, żeby on zadziałał, to nie wystarczy jednorazowo go użyć, tylko trzeba pomyśleć właśnie już, no właśnie w tym momencie, żeby taki dodatek już sobie zacząć stosować do zbiornika, dolewać. Na pewno to nie zaszkodzi, a może zimą to ułatwić rozruch waszego silnika. Ogólnie środek ten zapobiega wytrącaniu się parafiny w oleju napędowym. No jak wiadomo, w niskich temperaturach przy słabej jakości oleju napędowego wytrąca się parafina. I ten właśnie środek zapobiega temu, żeby się to działo w oleju napędowym. A jak wiadomo, gdy wytrąci się parafina, no to może nam delikatnie przytkać filtr paliwowy, czy też przewody paliwowe. A ten środek ma właśnie temu zapobiegać, przez co, no jak wiadomo, przytka nam się wszystko, nie mamy dostatecznego przepływu oleju napędowego, no i przez to ciągnik, czy też nie musi to być ciągnik, bo można to zastosować tak naprawdę wszędzie, czy w jakichś innych maszynach większych, wtedy to znacznie ułatwia rozruch silnika właśnie w niższych temperaturach. Oczywiście środek ten nie tylko pomaga jesienią czy zimą, działa on przez cały rok, gdy go będziecie stosować. Wtedy w waszym układzie też go tak od środka zabezpiecza, przez co przewody paliwowe nie korodują. No i oczywiście też zawiera właściwości czyszczące, także na pewno wam to zabezpieczy cały układ paliwowy. I tak jak już mówiłem wcześniej, na Skandynawii jest to podstawa. Leją to w dużych firmach transportowych. Jest to zalecane do każdego zbiornika w ciężarówce, tam gdzie właśnie idzie ciężki transport zimą. Tam naprawdę to stosują i to im się sprawdza. No i oczywiście taka butelka, mamy tutaj litr takiego dodatku do oleju napędowego, starcza nam na 1000 litrów oleju napędowego. Nie jest to jakiś duży koszt. Nie zaszkodzi zastosować to w swoich właśnie maszynach, żeby zabezpieczyć cały układ paliwowy za niewielką kwotę. No i oczywiście jak Skandynawia, no to oczywiście jest to produkt szwedzki, sprawdzony naprawdę w ekstremalnych warunkach. Myślę, że taki dodatek fajnie sprawdzi się w niejednym gospodarstwie, czy też w niejednej firmie transportowej. A w tym odcinku to już wszystko, a ja zapraszam was na kolejne filmy. Cześć!